Dziękuję Państwu za zaproszenie do tego, żeby wygłosić ten referat, ten wykład. Jest mi niezmiernie miło, jestem zaszczycony. Przejdźmy zatem do rzeczy. Tak jak to zostało postawione w tytule tego wykładu zaproponowanego przeze mnie, chcę się pochylić nad tym pytaniem i spróbować na nie odpowiedzieć, czy rzeczywiście teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika jest zapomnianą bądź odrzuconą teorią starożytną? Jeśli tak, jakie w związku z tym możemy wskazać już w myśleniu greckim przesłanki bądź źródła takiej teorii, którą można byłoby nazwać teorią heliocentryczną? A jeśli tak, to w jaki sposób? Co takiego w myśleniu greckim mogło prowokować ówczesnych mędrców, filozofów, ale również matematyków do tego, aby taką teorię zaproponować, taki model ewentualnie skonstruować? Kilka takich uwag będę chciał zaprezentować, spojrzeć na tę perspektywę z punktu widzenia historii filozofii i być może, mam taką nadzieję, zwrócić uwagę na kilka dosyć zaskakujących punktów. Powiedzieć tyle, że Mikołaj Kopernik jest postacią wybitną swojego czasu, to właściwie nic nie powiedzieć. Podobnie jak powiedzieć, że jego dzieło główne, które nas interesuje, De Revolutionibus Orbium Celestium, znamy perypetie również tego tytułu i pierwszej adaptacji, akomodacji tego dzieła, to również zasadniczo nic nie powiedzieć. Jednak trzeba od początku zwrócić na to uwagę, że Mikołaj Kopernik jest postacią, która jest dzieckiem swojego czasu. Nicolaus Nicolai de Turonia, tak się miał ponoć podpisać wtedy, kiedy rozpoczynał studia na Akademii Krakowskiej z polecenia swojego krewnego biskupa Lukasa Watzenrode wraz ze swoim bratem Andrzejem. Wydaje się, że z perspektywy greckiej starożytności, którą chcę tutaj pokazać w kontekście Mikołaja Kopernika, osiągnięcia jego są niezwykle istotne. Można by je porównać do tego, co w starożytności przy całej proporcji zrobił Tales z Miletu, ale także Pitagorejczycy. Zresztą do Pitagorejczyków i co być może jest zaskakujące dla Państwa, Talesa z Miletu i jego tezę, jaka się pojawia w historii ludzkiego myślenia, także będę nawiązywał, bo ona również w sposób zaskakujący u Kopernika ma swoje miejsce. Chociaż niekoniecznie jest decydująca o całej propozycji, którą mamy właśnie w dziele De Revolutionibus Orbium Celestium. To wszystko jednak każe powiedzieć jeszcze coś takiego, że to, że mamy do czynienia z taką postacią, jaką jest Mikołaj Kopernik i jego dzieło, to chyba najlepsze świadectwo czasów i kultury intelektualnej ówczesnego Królestwa Polskiego i Akademii Krakowskiej na przełomie XV i XVI wieku. Skoro one wydały tak wielką i wybitną postać, to nie można powiedzieć inaczej. Po raz kolejny być może użyję tej formuły, ale tak właśnie jest. Nie byłoby w ogóle mowy o Mikołaju Koperniku i o jego wielkości, o jego przełomowym dziele i propozycji, gdyby nie takie postaci jak Mateusz z Krakowa, Benedykt Hesse, Jakub z Paradyża, Paweł Włodkowicz, Jan z Głogowa, Marcin Król z Żurawicy, Marcin Bylica z Olkusza, w końcu też Laurentius Rabe, Fel Corvinus, czy wreszcie Wojciech z Brudzewa, u którego, jak to wiemy, Kopernik rozpoczynał prywatne studium astronomii. Wawrzyniec Korwin z kolei, wspominając Mikołaja Kopernika, ułożył po łacinie pewien wiersz, którego fragment w tłumaczeniu Birkenmajera brzmi tak, cytuję. Uczony mąż, który szybki ruch księżyca i łudzące ruchy słońca, jako też ruchy gwiazd błędnych, zdumiewające dzieło Stwórcy, umie objaśniać na godnych podziwu zasadach. Odwaga intelektualna Akademii Krakowskiej tych czasów to nie tylko dominujący wtedy teologiczny nominalizm, co akurat nie jest zaskakujące, ale również wyrażone przez jej uczonych Grzegorza Szczanoka, też Jana Dąbrówki albo Macieja Zmiechowa,
postulat sięgania po oryginalne teksty autorów greckich. W obszarze szeroko rozumianej kultury i nauki zaowocowało to między innymi upodobaniem do łaciny pierwszej jakości, to znaczy łaciny klasycznej, rzymskiej, i odrzucenie jej średniowiecznej scholastycznej odmiany. Fakt, że wszystkie znaczące dzieła Mikołaja Kopernika, mam tu na myśli przede wszystkim z uwagi na zadany temat De Revolutionibus, ale także Commentariolus, zostały spisane łaciną najwyższej próby, jest chyba najlepszym świadectwem owej nowoczesnej wówczas tendencji. Jakie były pokrótce założenia i tezy nowej kosmologii Mikołaja Kopernika? Siedem przesłanek, postulatów, na których być może wzorem geometrycznych postulatów Euklidesa, a dobrze wiemy, że Kopernik znał tezy Euklidesa, bo w swojej bibliotece posiadał właśnie pismo Euklidesa. Te siedem tez, na których Kopernik oparł całość swej teorii, są zapisane w Commentariolus. Commentariolus powstały prawdopodobnie około 1509 roku, a najpóźniej do 1514 roku, zawiera wykład i założenia tej teorii, która później w De Revolutionibus jest nieco zmodyfikowana i jak wiemy ma dojrzałą postać. Tych założeń przesłanek jest siedem. Oto one. Pozwólcie Państwo, że je przytoczę, chociaż być może są znane. Nie istnieje jeden środek wszystkich sfer niebieskich. To po pierwsze. Po drugie, środek Ziemi nie jest środkiem świata, lecz tylko środkiem ciężkości i sfery Księżyca. Po trzecie, wszystkie sfery krążą wokół Słońca jako środka i dlatego w pobliżu Słońca znajduje się środek świata. Po czwarte, odległość Słońca od Ziemi jest niezauważalnie mała w porównaniu z odległością do firmamentu. Po piąte, każdy ruch na firmamencie jest wywołany ruchem Ziemi, która się obraca w ciągu doby. Po szóste, ruch Słońca po niebie nie jest jego własnym ruchem, lecz skutkiem ruchu Ziemi i naszej sfery, z którą się obracamy wokół Słońca podobnie jak każda inna planeta. Ziemia wykonuje więc kilka ruchów. Po siódme, to co u planet wydaje się ich ruchem wstecznym lub posuwaniem się naprzód, nie pochodzi od nich, lecz od Ziemi, której ruch wystarczy dla wyjaśnienia tak wielu nierówności dostrzeganych na niebie. To stąd właśnie, z tych siedmiu postulatów, które być może podobnie jak u Euklidesa, miały wyczerpać całość badanego zakresu, całość porządku, wzięła się i rozwinęła dojrzała postać teorii heliocentrycznej Kopernika. Jak wiemy dobrze, ona nadaje Ziemi ostatecznie trzy ruchy. Po pierwsze, dobowy wokół własnej osi, roczny wokół gwiazdy, w tym przypadku Słońca, oraz tak zwany ruch trzeci, to znaczy deklinacja i precesja, co też, jak dobrze wiemy, w obserwacji skutkuje między innymi zmiennym kątem ekliptyki. Tezy Kopernika zatem, zarówno w wyniku dokonanych obliczeń matematycznych, jak i przeprowadzonych obserwacji, wiemy chociażby, że takie przełomowe obserwacje dla siebie prowadził w czasie studiów w Bolonii, było to chociażby zaćmienie Księżyca obserwowane przez niego w nocy z 5 na 6 listopada 1500 roku, podważały i może nawet i ostatecznie, chociaż tu można dyskutować, obalały przyjmowaną dotychczas za obowiązujący pogląd geocentryczną astronomię i kosmologię. Tę kosmologię i tę astronomię, którą znamy od Klaudiosa Ptolemajosa, przepraszam. Była ona również teoria Kopernika, wyrazem polemiki z podtrzymującymi ją tezami ówczesnego niemieckiego astronoma Johannesa Wernera. Wymownym świadectwem tej polemiki u Mikołaja Kopernika jest napisany w 1524 roku list do Bernarda Wapowskiego, swojego przyjaciela z czasów studiów krakowskich, tak zwany list o ruchu ósmej sfery, znany również jako list przeciw Wernerowi. Jakie były
tezy i poglądy geocentryczne w kosmologii przedkopernikańskiej. Tezy te zawierał przede wszystkim powstały mniej więcej w okresie od 140 do 150 roku pewien zbiór, pewien wykład Klaudiusa Ptolemajosa, który nosił z grecka tytuł Mathematica Syntaxis, zbiór tez matematycznych. Tak można byłoby to przetłumaczyć, zbiór matematycznych, w domyśle tez. Jest on znany później w średniowieczu pod łacińskim tytułem Alma Vest. Natomiast skąd ten tytuł Alma Vest się wziął? Mathematica Syntaxis nosiło również u greckich kronikarzy również tytuł Megale Syntaxis, to znaczy wielki zbiór, wielkie zestawienie. I jeden z arabskich komentarzy do tego dzieła nosił tytuł Kitab al-Mijisti. Kitab al-Mijisti. Kiedy Arabowie odnosili się właśnie do języka greckiego, w tym przypadku do tego drugiego tytułu, Megale Syntaxis, to greckie słowo, przymiotnik Megale, wypowiadali Mijisti. Kitab al-Mijisti. To jest właśnie komentarz, przekład, którego autorem jest Al-Hajjaj ibn Yusuf ibn Matar. To stąd właśnie zlatynizowany zapis, który my najczęściej przywołujemy i który znamy, Alma Vest. To dzieło, Alma Vest, podtrzymywał i przekazywał dalej właśnie wszystko to, co zawierała kosmologia i astronomia Klaudiusa Ptolemajosa. Potem, kiedy pójdziemy w średniowiecze, to tę astronomię, tę kosmologię i siłą rzeczy fizykę podtrzymywali również i milcząco przyjmowali między innymi Teodoryk z Chartres w dziele De Septem Diebus, Albert Wielki w Liber de Creaturis, a przede wszystkim słynny wówczas licznie komentowany traktat o sferze, Traktatus de Sfera, którego autorem był John of Holywood, Jan z Holywood, albo też znany pod łacińskim imieniem Johannes de Sacro Bosco. O sile oddziaływania tego traktatu, licznie kopiowanego i licznie komentowanego, świadczy jeden z komentarzy autorstwa Roberta Anglika z 1271 roku, w którym to Robert Anglik dowodził, że ewentualne zatrzymanie ruchu firmamentu, który dotąd był rozumiany i interpretowany i tak wykładany, że jest przyczyną wszelkiego ruchu, będzie oznaczać wstrzymanie wszelkiego ruchu w świecie. Zatem to ewentualne zatrzymanie ruchu firmamentu jest zupełnie niemożliwe, albo też z pewnych powodów nie do przyjęcia. Podobną tezę i wymowę, jak w omawianym traktacie, przedstawił także już wcześniej w dziele z pierwszej połowy XII wieku Honorius Otten, nazywany również Augustodunensis, w dziele pod tytułem Imago Mundi, obraz świata. Ich wspólnym poglądowym tłem był Arystoteles, De Celo, albo fizyka, także metafizyka, a także Platon, mam tu na myśli dialog Timaios, ale także trzeba zwrócić uwagę na to, że wtedy znano w łacińskim przekładzie jedynie część tego dialogu, obszerny passus, właściwie połowę. Gdyby patrzeć na paginację Stefanusa klasyczną, to jest fragment od początku 17a do 53c. To był fragment w tłumaczeniu łacińskim z komentarzem niejakiego Chalcidiusza, gdyby to przetłumaczyć również na nasze. A także neoplatońskie komentarze arabskie, oprócz Arystotelesa i Platona, zwłaszcza komentarz Averroesa ibn Rushda. Ta poglądowość, o której tutaj mówię, nie oznaczała jednak wówczas jeszcze dokładnej znajomości pism Platona i Arystotelesa. Do XII wieku znano właściwie jedynie ich neoplatońskie, w tym arabskie kompilacje i fragmenty. Oprócz części Timajosa, przeze mnie wspomnianego, czy pism Dionizego Areopagity, pseudy Dionizego Areopagity, były to Eis Agoge Eis Categorias, znana Izagoga, tłumaczona na łacinę przez Boetiusa, czyli systematyczne wprowadzenie do kategorii Arystotelesa napisane przez Porfiriusa z Tyru,
a także bodaj dwa najsłynniejsze źródła tego czasu, Teologię Aristotelis, a także Liber de Causis, Księga o przyczynach. Jednak właściwym i pierwszym starożytnym źródłem owych geocentrycznych poglądów był relacjonowany przez Arystotelesa w Metafizyce 1073b do 1074a, a także w Decelo 291b do 292a, system Eudoxosas Cnidos, rozbudowany później przez jego ucznia Kallippos Cyzicos. Popularność tego systemu to zasługa nie tylko Arystotelesa, ale również parafrazy dzieła Eudoxosa autorstwa greckiego poety Aratosa Soloi o tytule Fenomena. Systemem tym posługiwał się również niejaki Sosigenes. Do matematycznego układu koncentrycznych sfer Eudoxosa, Kalliposa i Arystotelesa. Arystoteles zaznajomił się z tym systemem właśnie prawdopodobnie przez ucznia Eudoxosa, którym był Kallippos. Później Klaudiusz Ptolemeusz, także korzystając z już istniejących rozwiązań i obserwacji Hipparchosa z Nikei, wprowadził trzy kolejne elementy, to znaczy ruch okrężny ciał niebieskich po epicyklu, po dyferensie, a także z koniecznym uwzględnieniem trzeciego elementu, tak zwanego ekwantu, czyli punktu wyrównującego. Przy tej okazji warto od razu zaznaczyć, że Eudoxos miał obliczyć nie tylko odległość Ziemi od Słońca, ale także obwód samej Ziemi. Jest wielu greckich mędrców, którym jest to przypisywane. Najczęściej jest to przypisywane Eratosthenesowi. Niemniej, skoro przypisywane jest to również Eudoxosowi, jakoby miał dokonać tego obliczenia odległości Ziemi od Słońca albo też obwodu samej Ziemi, to oznacza to, że Eudoxos podzielał albo znał jedynie pogląd, być może pitagorejski, o niepłaskości Ziemi. Biorąc pod uwagę fakt, że system Eudoxosa jest niewątpliwie inspirowany pitagorejską matematyką, zapoznaną u Archytasa Starentu, ucznia Filelaosa z Krotony, powstaje pytanie o charakter systemu Eudoxosa. Czy Eudoxos swój system koncentrycznych kręgów, po których to miały krążyć orbity z planety wokół Ziemi, traktował jako opis rzeczywistego ruchu sfer, czy może jedynie jako matematyczny model? W tym kontekście również powstaje pytanie o to, czy Timajos Platona był inspiracją dla Eudoxosa, czy może raczej właśnie było zupełnie odwrotnie, to znaczy, czy to może Eudoxos zainspirował Platona? Wydaje się, że odpowiedzi na to pytanie należy poszukać w kontekście znanej Platonowi nauki Filelaosa o mechanizmie ujęcia liczbowego. Platon zaznajomił się z wykładnią Filelaosa na temat liczby, między innymi dlatego, że, jak dobrze to wiemy, zakupił od Filelaosa trzy księgi z nauką pitagorejską i ślady tej nauki pitagorejskiej w dialogach Platona jest bardzo wiele. Nie tylko w Timajosie, ale również w Filebie, ale także w Fedonie. Także w innych dialogach, co być może jest zaskakujące, ale jednak. Ten mechanizm ujęcia liczbowego, który jest dwojaki co do postaci, czytamy to we fragmencie, że liczba arithmos jest właśnie dwojaka co do postaci, że ma dwie osobne postaci, dia, duo i dia eide, jest następujący. Fragment B4 to zdanie następujące. Zacytuję je po grecku, a potem przetłumaczę. Kai panta gaman gignoskomena arithmon echonti. Wszystkie te poznawane liczby mają. Zwróćmy, proszę Państwa, uwagę na to, o czym to zdanie informuje. Wszystkie te poznawane liczby mają. To nie jest stwierdzenie, które zwyczajowo popularnie przypisuje się pitagorejczykom, jakby do którego w pigułce się sprowadza cały pitagoreizm. Jakoby rzeczy są liczbami, a liczby rzeczami. Wszystkie te poznawane liczby mają. To znaczy liczba jest
jakimś interesującym, bardzo istotnym przedmiotem poznawania, ale zauważmy, w tym sensie nie jest to przedmiot pierwszorzędny. Raczej jest tym, co przysługuje temu, co jest poznawane. Jest istotnym przedmiotem, ale nie pierwszorzędnym. To, co poznawane, ma liczbę. W takiej należałoby to kolejności rozumieć. Wszystkie te poznawane liczby mają. Eudoksosowi, jako matematykowi związanemu z akademią, w której wykładano matematykę pitagorejską, w tym również jej filolaosowe uzasadnienie, stanowisko to musiało być bardzo dobrze znane. Z tej perspektywy wydaje się, że Eudoksos raczej skłaniałby się do modelowego rozumienia swojej koncepcji, która jednocześnie, i to jest bardzo ważne, chociaż jest modelem, domaga się jej uwierzytelnienia, to znaczy potwierdzenia w porządku, w kosmos. Bogdan Dębiński przy tej okazji zwraca uwagę bardzo słusznie, że stanowisko Eudoksosa jest odbiciem toczonej w Akademii jeszcze za życia Platona dyskusji na temat statusu i hipotetycznego oddzielenia postaci Eide, a także na temat statusu matematycznych ujęć. Dyskusja na ich temat naznaczyła myślenie akademików, zwłaszcza po Platonie, od czasów Speuzypa, pierwszego scholarchy Akademii po Platonie. Biorąc jednak pod uwagę to, że pisma Eudoksosa zaginęły, a relacje na temat jego poglądów kosmologicznych, w tym omawianego przed chwilą systemu, posiadamy jedynie od Arystotelesa, to należy pamiętać, że relacja ta nie jest relacją z pierwszej ręki. Jest raczej prawdopodobnie narzędziem sporu, jaki z akademikami, niekoniecznie z samym Platonem, toczył Arystoteles. Dlaczego? Dlatego, że stanowisko Eudoksosa na temat dobra i przyjemności było zbliżone do Arysty Paskreny. Być może również powodem, który stanowił dobry pretekst do prowadzenia polemiki z akademikami u Arystotelesa, była relacjonowana niechęć pomiędzy Platonem a Eudoksosem. Jest być może zatem tak, że Arystoteles, wykorzystując poglądy Eudoksosa, właśnie uczynił je narzędziem swojej walki i niechęci wobec akademików. W tym sensie, kiedy czytamy o relacji na temat relacji, jaką Arystoteles dokonuje nad systemem Eudoksosa, trzeba mieć na uwadze to, że jest to ciągle relacja Arystotelesa. Metafizyka to jest ostatecznie nauka pierwsza nie kogoś innego, ale Arystotelesa. W tym sensie mamy do czynienia z poglądami w tym przypadku nie Eudoksosa i nie Kalliposa, ale raczej z Eudoksosem i Kalliposem ubranymi w szaty poglądów Stagiryty. Jeżeli pamiętać, że do myślenia czasów średniowiecznych pogląd na kosmologiczne stanowisko Eudoksosa dotarł właśnie ze sprawą Arystotelesa, a przede wszystkim pism, o których była mowa już wcześniej, a które były nośnikami arabskiego neoplatonizmu i łacińskiego averroizmu, to powyższe uwagi zasługują na mocne podkreślenie, bowiem sygnalizowana w ten sposób kwestia podania właściwej metafizycznej interpretacji stanowiska Eudoksosa z Knidos jest, wbrew pozorom, przynajmniej moim zdaniem, sprawą ciągle otwartą. Jakie są przesłanki niegeocentrycznych kosmologii w średniowieczu, a także ich greckie źródła? W swoim znakomitym artykule Mieczysław Markowski zwraca uwagę, że w dość licznym gronie komentarzy do już przeze mnie przywołanego traktatu Johna of Hollywood, De Sphaera, można odnaleźć i takie, które wskazywały na problematyczność przejętej od Ptolemeusza kosmologii. Idea koncentrycznych sfer wokół Ziemi jako nieruchomego centrum całości już wtedy budziła pewne, niekiedy bardzo poważne wątpliwości. Co ciekawe, wiązano je z Averroesem. Konrad z Megenberg w 1347 roku odnotował nawet z pewną nieukrywaną dezaprobatą, że, cytuję najpierw z łacińska,
errare quidicunt terram moveri circulariter et celum qui escere. To znaczy, że istnieje pewien błędny pogląd, zgodnie z którym Ziemia znajduje się w ruchu okrężnym, a niebo spoczywa. To znaczy, miano już świadomość tego, że poglądy nieptolemeuszowe istnieją i są tacy, którzy je podzielają i że być może są nawet ku temu pewne przesłanki, ale poglądów tych zupełnie nie przyjmowano, wręcz przeciwnie, ignorowano je konsekwentnie i systematycznie. Od XIII wieku, począwszy, zręby nowej teorii astronomicznej rodziły się w środowiskach, które niejednokrotnie znając i podtrzymując tezy Ptolemeusza, rozwijały jednocześnie nowy, naukowy, w znaczeniu nauki odpowiadającej XIII-wiecznym możliwościom wiedzy i praktyce, sposób odczytania i interpretacji porządku rzeczy w oparciu o obserwacje i doświadczenie, wspartym calculus, to znaczy rachunkiem matematycznym. Szczególnym przypadkiem takiego podejścia do czytania porządku rzeczy jest chociażby praktyka komputystyczna, to znaczy praktyka, która dokonywała obliczeń daty Wielkanocy na podstawie ruchu gwiazd na firmamencie. Tradycja przyrodnicza szkoły z Chartres, przeniesiona przez uczelnię w Paryżu za sprawą Gerarda z Brukseli do Anglii, za sprawą jej spadkobierców i następców, mam tutaj na myśli Jana z Salisbury i Roberta Grosseteste, rozwijana następnie za sprawą Rogera Bacona, zaowocowała w XIV wieku powstaniem w Oksfordzie grupy uczonych z Merton College. Byli to między innymi Walter Burley, Thomas Bradwardine, Richard Sweeney's Head, czasami też nazywany Ryszardem ze Szwajcarii, William z Hettesbury, John Dumbleton, ci uczeni badający prawidła ruchu fizycznego za pomocą kalkulatorów, byli też tak samo właśnie zwani, pokazywali prawidłowości dotyczące obserwacji ruchu względem czasu i dystansu. Było to możliwe tym bardziej dzięki zastosowaniu metody opisu ruchu za pomocą wspomnianego właśnie wykresu geometrycznego. Metodę tę wypracował w Paryżu Mikołaj z Oresm, a w Cambridge franciszkanin Johannes de Casali. Mikołaj z Oresm, uczony z Paryża, był również tym, który dostrzegł możliwość wyjaśnienia znanych zjawisk ruchu ciał na firmamencie za pomocą alternatywnej, równorzędnej jego zdaniem wobec teorii Ptolemeusza, koncepcji nieruchomego nieba i obrotu Ziemi wokół własnej osi. Koncepcja ta nie była jednak w środowisku paryskich nominalistów czymś zupełnie nowym. Jean Buridan za pomocą wprowadzonego przez siebie pojęcia impetus posiadał intuicję naturalnego ruchu każdego ciała niebieskiego. Intuicję tę chociażby wcześniej wyraził Robert Skildwardby, iż nie ma w gruncie rzeczy żadnego powodu, dla którego by tego ruchu fizycznego, czy też, jakby to powiedział, impetus, odmawiać jakiemukolwiek ciału fizycznemu. W tym również, można byłoby konsekwentnie powiedzieć, samej Ziemi, o której dotychczas kosmologia Ptolomeusza mówiła, że jest nieruchoma w centrum, w środku. Konsekwencje takiego sposobu myślenia i orzekania o ruchu ciał jedynie z przyczyn fizycznych nakazywały zatem odrzucić pogląd o wyróżnionej, nieruchomej pozycji Ziemi. Pojęcie owego impetus, a także analiza zagadnienia dotyczącego określenia środka Ziemi i siły ciążenia, to jest ciekawy element, jest przedmiotem zainteresowania ucznia Jeana Buridana, Alberta Dickmersdorfa z Saksonii, który możliwość ruchu Ziemi traktował jako pogląd niezwykle dla siebie interesujący. Pomijając te środowiska, możliwość przyjęcia ruchu niestanowiącej centrum ani nie leżącej w środku Ziemi jako konsekwencję względności obserwacji i układu odniesienia sugeruje, cytując Lukrecjusza i Wergiliusza, także Mikołaj Skuzy w dziele De docta ignorantia, o uczonej niewiedzy. Faktem jest jednak, że już w starożytności pojawiały się w średniowieczu zapomniane bądź odrzucane teorie niegeocentryczne.
Pośrednio wskazuje na to również fakt, że sam Mikołaj Kopernik, uzasadniając swoją teorię, odwołuje się przede wszystkim do autorów starożytnych. Są nimi Wergiliusz, a także znani jemu Hiketas i Ekwantos. Obaj, Pitagorejczycy Hiketas i Ekwantos, tak jak to przekazują Plutarch oraz Cicero, mieli utrzymywać, że Ziemia wykonuje dobowy ruch obrotowy wokół własnej osi. Diogenes Laertios pogląd ten przypisuje raczej Filelaosowi. Niemniej o wiele bardziej istotne jest to, że Filelaos utrzymywał, iż w centrum położona Hestia, ognisko, jest punktem, wokół którego krążą Ziemia i inne ciała niebieskie. Pogląd ten, częściowo obecny u Heraklidesa z Pontu, także przywoływanego przez Mikołaja Kopernika, znajduje swój ostateczny i pełny wyraz u Pitagorejczyka Arystarcha z Tarentu, który podejmując próbę wyliczenia odległości i rozmiarów Słońca i Księżyca, sformułował tezę, iż wokół Słońca po okręgu poruszają się planety, w tym i Ziemia, która wykonuje przy tym dobowy ruch wokół własnej osi. To Arystarch z Tarentu jest starożytnym autorem, tym, który zaproponował model niegeocentryczny. Powiedzielibyśmy dzisiaj heliocentryczny, ale tutaj trzeba wziąć na to moje stwierdzenie małą poprawkę. Dlaczego? Za chwileczkę to przedstawię. Tezę Arystarcha z Tarentu później, po nim, opierając się także na dodatkowych wyliczeniach i obserwacjach, wysunął jeszcze Seleukos. Wspomniałem o tym, że Mikołaj Kopernik odwołuje się do znanych poglądów dwóch Pitagorejczyków, Hiketasa i Ekwentosa. Trzeba zaznaczyć, że poglądy Arystarcha z Tarentu i Seleukosa Mikołajowi Kopernikowi prawdopodobnie nie były znane. Obok tego, że właściwym filozoficznym środowiskiem, w którym pojawiają się intuicje i systemy hestiocentryczne, ponieważ tak jak powiedziałem, w punkcie centralnym jest Hestia, ognisko, i okazują się Pitagorejczycy, to jest to środowisko filozoficzne, w którym takie tezy i modele się pojawiają. Czymś zastanawiającym i zaskakującym jest to, że wspomniany wcześniej przeze mnie Eudoxus Sknidos, uczeń Arystarcha, zaproponował zdecydowanie odmienny model kosmologiczny niż jego własny nauczyciel matematyki. Zwłaszcza, że wspólnym dla nich obu punktem odniesienia w matematyce i w myśleniu był Filelaos. Czy to oznacza, że Eudoxus sprzeciwia się Arystarchowi? Czy może raczej jest tak, że w środowisku Pitagorejczyków zostały zaproponowane dwa odmienne modele matematyczne, mające swoje źródła w odmiennych przesłankach i obserwacjach? Jeśli tak, to jakie to przesłanki? By spróbować odpowiedzieć na to pytanie, należy prześledzić poglądy Filelaosa w zachowanych fragmentach, a także kluczowe fragmenty, które odnajdujemy w tej kwestii u Platona i u Arystotelesa. W szczególności trzy kwestie będą dla nas interesujące. Po pierwsze, jest to kwestia kształtu i rozmiaru Ziemi. Po drugie, kwestia możliwości ruchu Ziemi wokół własnej osi, a po trzecie możliwość ruchu Ziemi wokół innego ciała niebieskiego. Zajrzyjmy najpierw do Arystotelesa. Przede wszystkim mam tu na uwadze fragment De Coelo o niebie 291b do 298a. Zadane powyżej kwestie, te trzy, o których wspomniałem przed chwilą, znajdują się u Arystotelesa w drugiej księdze De Coelo w kontekście krytykowanej przez Arystotelesa tezy Thalesa z Miletu, że Ziemia spoczywa na wodzie. W takiej postaci przywołuje Arystoteles tezę Thalesa, Ziemia spoczywa na wodzie, i mogę tylko powiedzieć tak nawiasem, że prawdopodobnie to jest właściwe brzmienie tezy Thalesa. To, o czym czytamy w metafizyce, iż Thales miał uczynić w swojej filozofii wodę zasadą, archę,
jest raczej pewną, dokonaną na potrzeby wykładu metafizycznego interpretacją Arystotelesa. Jej źródłem, jej pierwszym wyrazem było raczej, uwaga, to zdanie. Poi ef hydatos keist haiten gen, to znaczy ziemia spoczywa albo leży na wodzie. Stagirta zresztą tezę Talesa z Miletu, iż ziemia spoczywa na wodzie, nazywa archaiotatos logos, pierwszym i najstarszym wykładem kosmologicznym, pierwszym zdaniem, pierwszą tezą. Przetoczywszy dalej precyzyjne i rzeczowe argumenty fizyczne, w świetle których teza Talesa jest jego zdaniem nie do utrzymania, sam stawia pytanie o położenie i kształt Ziemi. Arystoteles. Znowu nawiasem mówiąc, przepowiem tylko tyle, że te same zarzuty, które Arystoteles w tym miejscu stawia Talesowi, równie dobrze można byłoby poczynić Arystotelesowi, ale to jest zupełnie inna kwestia. Co zatem Arystoteles mówi o położeniu i kształcie i ruchu Ziemi? Nieco dalej podaje pogląd Anaksymenesa, który w świetle poczynionej przed chwilą krytyki tezy Talesa z Miletu wydaje się jej osobliwym wariantem. Ziemia, będąc płaską i szeroką, pozostaje niewzruszona. To platos aition tu menein auten tengen. I przykrywa powietrze u dołu, ono z kolei leżące pod nią spoczywa stłoczone, jak woda w klepsydrach. Dzięki temu więc, że owo powietrze jest zamknięte i spoczywające, tak jak woda w klepsydrach, unosi ono wielki ciężar. Mając to na uwadze, Teofrast, Hipolit i Pseudoplutarch przekazali, że zdaniem Anaksymenesa płaska ziemia jest na powietrzu niesiona i wieziona, epocheisthai. Poddając częściowo krytyce ten pogląd, Arystoteles stwierdza dalej i dowodzi, że spoczywająca w bezruchu ziemia swym kształtem nie może być płaska, me platui to schemates ges, lecz, co powtarza kilka razy, jest ona sphairoeide, kulista. W tym kontekście warto również przytoczyć opinię Anaksymandra, którą, jak się zdaje, należy również przyjmować za punkt wyjścia przywołanej wyżej tezy Anaksymenesa, krytykowanej przez Arystotelesa. Jak przekazuje Diogenes Laertios, stwierdził on, że Ziemia jest uzan sphairoeide, to znaczy kształtem okrągła bądź kulista. Dokładnie. Mezen ten gen keisthai kentru taksin epuchezan uzan sphairoeide. Anaksymander powiedział, że środkowo Ziemia leży, położeniem miejsce centrum zajmując i kształtem kulista. Tłumaczę to zdanie maksymalnie dosłownie, stąd takie być może nieco chropowate brzmienie. Niemniej trzeba zauważyć, że przytoczony opis nauki Anaksymenesa spełnia podniesione przeciw Talesowi fizyczne postulaty Arystotelesa. Te postulaty, o których się dowiadujemy w Decelo. Ziemia, niezależnie od jej kształtu, jeżeli nawet faktycznie, tak jak to chciał Anaksymenes, zamyka powietrze, to dzieje się to nie z powodu jego własności, ale również z powodu wielkości i ogromnej masy Ziemi. Z powodu wielkości, to znaczy megetos. I dlatego to powietrze nie może uciec do góry i tam pozostaje. A przecież normalnie byłoby inaczej. To, co lżejsze, ucieka do góry, a to, co cięższe, opada na dół. To z tego powodu Arystoteles krytykował tezę Talesa. Ziemia nie może spoczywać na wodzie, ponieważ swoim ciężarem ziemia jest lżejsza, ziemia jest cięższa, a woda jest lżejsza. Nie może zatem powietrze samo z siebie być dla ziemi cięższej i większej podłożem, gdyż dzieje się to mimochodem. Nie z powodu powietrza i jego własności, ale raczej z powodu własności samej ziemi. Jeffrey Kirk dostrzega to również, pisząc, że powietrze uwięzione pod ziemią nie może być jednocześnie jej oparciem. Jego zdaniem, to określenie przeze mnie już przytoczone, epocheisthai,
ma swoje źródło u Teofrasta, a dokładniej rzecz biorąc u Homera. I stamtąd być może nawet wziął je Anaksymenes. Sam Anaksymenes, dodam jeszcze tylko tyle, miał twierdzić, że Ziemia jest swym kształtem płaska, tak jak blat stołu, trapezoide. Woda z kolei, jak to przekazuje Simplicius, jest wynikiem zgęszczenia chmury, a wcześniej wiatru. Argumentacja ta Arystotelesowi służy ostatecznie do wyrażenia tezy, iż Ziemia co do kształtu nie płaska, lecz kulista. Z powodu swej masy nie może być poddana ruchowi, lecz nieruchoma zajmuje miejsce, wokół którego ruch innych ciał się odbywa. Odrzucając wszelkie teorie temu przeciwne, w tym i teorie Pitagorejczyków, odmawia zatem Ziemi ruchu wokół innego ciała, jak również ruchu wokół własnej osi. Abstrahując od rozstrzygnięcia poczynionego w tej kwestii przez Arystotelesa, należy jednak, jak mi się zdaje, dostrzec i zaakcentować jedną kwestię. O ile w danym układzie można mówić o jakimś wyróżnionym względem ruchu ciał miejscu odznaczającym się bezruchem, to wynika ono z masy ciała, które to miejsce zajmuje, oraz ze stosunku masy tego ciała do innych ciał pozostających w ruchu. Jednocześnie charakterystyka tego miejsca i wspomniane przeze mnie zależności mas mają charakter elementarny, to znaczy rządzący całością. Wydaje się, że Stagiryta w tym punkcie dotyka czegoś niezwykle istotnego, czegoś, czego intuicy przynajmniej, i to niezależnie od osądu Arystotelesa, posiadali również Jończycy i Pitagorejczycy, a w formie tezy wypowiedzieć mieli Leukippos i Demokryt z Abdery. Przejdźmy do Platona. Platon w dialogu Timaios, nawiązując być może dość swobodnie do teogonicznego określenia ziemia karmicielka wielu, on Puli Boteira, jakie wielokrotnie i z pełną atencją używa za Homerem, a także za Hezjodem, istotnego również określenia dla samego Telesa z Miletu, pisze również o ziemi żywicielce naszej, gen de trofen men hemeteral. Ma to miejsce już po poczynionej anegdocie na temat Atlantydy. I w ramach rozwijanej potem metafory o demiurgu i porządku pisze tak. Cytuję. Ziemię zaś, żywicielkę i piastunkę naszą, tę zebraną i stłoczoną, w całości wokół przeciągniętej osi, strażniczkę i wykonawcę, wytwórcę nocy i dnia, kunsztownie obmyślił i sprawił, demiurg, pierwszą i najstarszą z bogów, ile ich w głębi firmamentu powstało i trwa. Przytoczyłem to zdanie już od razu w tłumaczeniu, żeby nie podawać tego tekstu po grecku. Biorąc pod uwagę wzmiankę o porządku następujących po sobie wzajemnie dnia i nocy, jak również ze względu na to, że w tym zdaniu grecki czasownik eilo może oznaczać również kręcić się, obracać, sens greckiej frazy illomenen ten gen periton diapantos polon tetamenon jest dosyć zaskakujący. Ziemię zaś tę żywicielkę i piastunkę naszą, zebraną i stłoczoną w całości wokół przeciągniętej osi. To jest właśnie ta fraza w tłumaczeniu greckie illomenen ten gen periton diapantos polon tetamenon. Zdanie to, o ile przyjąć właśnie takie tłumaczenie, może bowiem sugerować, iż Platon podzielał pogląd, albo przynajmniej był on mu znany, iż następstwo dnia i nocy jest wynikiem nie tylko wschodu i zachodu słońca, lecz również, uwaga, ruchu obrotowego całej Ziemi wokół własnej biegunowej osi. Periton polon tetamen. Wydaje się również, że znane mu były opinie o tym, że Ziemia w oglądzie, idea tes ges, nie jest płaska, lecz zakrzewiona i kulista, strongylos.
W świetle tego rozumowania następująca potem wzmianka Platona na temat bogów, którzy tańczą po pętlach umożliwiających ich spotkania, zaćmienia i powtórne ich ukazywanie się, nie wnosi nic zaskakującego. Jest to być może platonowe sprawozdanie ze znanego sobie kosmologicznego modelu Eudoksosa. Pamiętamy tę moją uwagę, że w gruncie rzeczy powstaje pytanie, czy to Platon Timajosem zainspirował Eudoksosa, czy to może właśnie raczej jest na odwrót, że to Eudoksos zainspirował Platona. Poglądy te też, jak wiemy, były znane Arystotelesowi, ale on te poglądy odrzucał. Paweł Siwek, komentując ten passus dialogu w kontekście Arystotelesa, jest zdania, że to grecki illomenen albo eilomenen oznacza raczej ruch wahadłowy. Powiem szczerze, nie wiem za bardzo, co by to miało znaczyć, ale no, przywołuję, że również takie tłumaczenie jest dostępne. Innym możliwym wariantem rozumienia tej greckiej frazy illomenen ten gen peri ton diapantos polon tetamenon jest odniesienie jej do sposobu myślenia Melissosa, być może także Empedoklesa, a przede wszystkim Demokryta. Jeśli bowiem wierzyć relacji Arystotelesa, Demokryt, poszukując możliwości pogodzenia postulatów Parmenidesa, wskazującego jedynie na sam fakt, że jest i co z tego opisu wynika. Demokryt, poszukując możliwości pogodzenia postulatów Parmenidesa z doświadczeniem ruchu z miejsca na miejsce, wskazał na proste i najmniejsze ciała, masy, ta onka, spełniające warunki niepodzielności. Do tego właśnie nawiązuje określenie atomon. Takie ciało jednak nie jest atomem, ale jego funkcjonowanie, ruch, kinezis i rozkład, taksis z innymi ciałami może oddawać porządek niepodzielności, to znaczy bycia czymś niepodzielnym. Realizuje się to właśnie przez ruch skupiający bądź oddzielający proste ciała, czego wynikiem jest pojawienie się splotów owych prostych ciał, uzyskanie określonego kształtu, ciężaru, masy, pachos oraz zachowanie wobec czy podatności na działania innych ciał mas. Pierwszym ruchem takich ciał z ich natury jest jednak, zdaniem Demokryta, ten ruch, który nie jest wynikiem siły, ale ma miejsce zawsze. Dokładniej rzecz oddając, według Leukipposa i Demokryta, pierwsze ciała zawsze poruszają się w nieograniczonej próżni. Z tego twierdzenia można wywnioskować, że mówią oni o ruchu początkowym, który jest niczym nieograniczony. Jako taki jest również ruchem naturalnym i nie mającym początku w czymś innym. Nie jest on jednak czymś przypadkowym i chaotycznym. Jednak co do charakteru jest on pozbawiony porządku, czyli przewidywalnego, dającego się opisać zastanego albo już oczekiwanego rozkładu, taksis. Tym jednak, co powoduje ów naturalny ruch, jest jednak ich ciężar. Konsekwencją tej własności, jaką jest ciężar i gęstość, jest ujawniające się w owych splotach zwartość i wielkość. Z tego powodu w szkole Demokryta uważano, że wszystko ma swój ciężar. Platona fraza, już przeze mnie przywołana, illomenen ten gen periton diapantos polon tetamenon, może zatem być niewypowiedzianym wprost odwołaniem się do nauki Demokryta. Nie można jednak też tego wykluczać, że w tym przypadku Platon zagrał tym znaczeniem celowo, albowiem to, że Ziemia ze swej natury jest skupiskiem tego, co ją tworzy, w starszym talesowym wariancie otoczona przez wodę, nie oznacza, że nie może jednocześnie ze swej natury być tym, co wykonuje ruch wokół osi albo po orbicie. Opisane przez Demokryta prawidła nawijania zbierających się w jedno miejsce prostych ciał mas sugeruje nawet nie wprost, że ruch taki może być wynikiem właśnie samego porządku. Przejdźmy zatem do tego, co chciałem powiedzieć w końcu, a więc do widzenia osa z Protonem. Fragment B7 zachowany Filelaosa to zdanie. Początkowo zostało zespolone to jedno, w środku kuli ogniskiem jest nazwane. Określenie punktu w środku mianem ogniska, Hestia, pojawia się w kontekście stwierdzenia to praton harmosthen. Zespolenie całości, która jest widziana jako
harmonia dokonuje się względem tego, co jest nazwane ogniskiem, hestia. Zespolenie to jest zharmonizowane, jest zestrojeniem. Pitagorejska harmonia dotyczy więc tego, co nie jest ogniskiem, ale wszystkiego tego, co się pojawia względem niego. Ponieważ jest ono w swej postaci jedno, można przypuszczać, że to, co podlega owemu zestrojeniu, jest nie jedno, lecz wiele. W tym sensie można interpretować zdanie B8. Hemen monas hos anarche usa panton. Jednostka jakoby początkiem będąc wszystkiego. Nie bowiem jedno początkiem wszystkiego. O sposobie tego zestrojenia albo o tym, co stanowi jego istotny wyraz, może być w tym kontekście także zdanie B12, bardzo istotne. I kuli, pięć ciał jest. Te w kuli, ogień i woda i ziemia i powietrze i to, które kuli jest pędem, piąte. Całość jest w każdym swym przejawie elementarna, bowiem warunki elementarne spełnia każde ciało. To jest, za Demokrytem, posiada masę i kształt. Czy posiada ruch? W cytowanym zdaniu B12 wymienione jest to, co w owej całości pozwala nadać piąte. To, co w całości jest widziane jako spaira i nadaje pęd. Być może zatem intuicja Filelaosa informuje, że nie tyle ów pęd jest własnością ciał krążących wokół punktu hestycznego, ale raczej, że to owa całość wykazuje jakiś naturalny ruch. Ostatnie zdanie. To, że wspomniane przeze mnie tezy, począwszy od Thalesa, są istotne, jeśli by pytać o źródła greckie teorii Kopernika, znajduje swoje potwierdzenie w tytułach pierwszych artykułów De Revolutionibus. Pierwsza to chociażby Świat jest kulisty, Quod mundus sit sferaficus. Drugie, Ziemia jest również kulista, Quod terra quoque sferica sit. A także trzecie, jak Ziemia wraz z wodą tworzy jedną kulę. I następne. Być może czymś, co należy podkreślić w tym kontekście, w analizie samej teorii heliocentrycznej Kopernika, jest jego własne twierdzenie geometryczne, także obecne w De Revolutionibus. Wiemy, że to jest twierdzenie mu znane między innymi od Proklosa z Aten, a także innych matematyków. Brzmi ono następująco. Jeśli wewnątrz okręgu toczy się bez poślizgu okrąg o promieniu dwa razy mniejszym, to dowolny, lecz ustalony punkt małego okręgu porusza się prostoliniowo po średnicy okręgu większego. Jeśli całość Kopernik rozumiał jako przestrzeń ograniczoną sferą dwuwymiarową, ciała zachowują prawidłowość ruchu po orbicie i względem własnej osi zgodnie z tym twierdzeniem. Jeśli jednak jest tak, że całość jest ograniczona trójwymiarową sferą, to prawidła ruchu ciał byłyby określone przez to samo twierdzenie, ale rzutowane na przestrzeń trójwymiarową. Brzmiałoby to twierdzenie być może wtedy tak. Powinno być może brzmieć tak. Jeśli wewnątrz sfery po płaszczyźnie dzielącej ją na dwie półsfery porusza się okrąg albo sfera o promieniu dowolnie razy mniejszym, a płaszczyzny ich średnic pokrywają się z płaszczyzną średnic sfery większej, to dowolny, lecz ustalony punkt okręgu bądź małej sfery porusza się prostoliniowo po płaszczyźnie dowolnej średnicy sfery większej. Jeśli by w ten sposób spojrzeć na teorię Kopernika, to być może ona by znalazła swoje geometryczne opisanie i uzasadnienie właśnie w ten sposób. Źródła starożytne, które starałem się Państwu pokazać, byłyby również dla nich istotnym kontekstem. Wiem, że było długo, ale tym bardziej dziękuję za cierpliwość i dziękuję za uwagę.